Na Wysokiej Górce w Chełmie trwają badania pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. W 2013 roku archeolodzy rozpoznawali część południową Góry Chełmskiej, tym razem prace trwają na jej północnej części. Wszystko po to, aby odnaleźć ukryte pod ziemią XIII-wieczne zabudowania rezydencji Daniela Romanowicza. Każde wykopaliska, jak obserwuję na przykład jako swoim laickim okiem w całej Polsce, mają swoje jakieś odkrycia, małe sensacje. Co w tym roku, co w tym sezonie może być taką archeologiczną sensacją na naszych wykopaliskach na Górze Chełmskiej? No, tych sensacji tutaj jest za dużo, do tego stopnia, że nie zawsze jesteśmy w stanie sobie poradzić, żeby je odpowiednio zinterpretować. W tym roku wydaje mi się, że pierwszą rzecz, która tutaj znajduje potwierdzenie, jest fakt, że tą górę w ogóle zbudowano. A dopiero na zbudowanej górze kamiennej powstały budowle, które wzniesiono w tym miejscu. A zatem sądzę, że mamy tutaj do czynienia z wielometrowym nasypem kamiennoziemnym, który tworzył podstawę tego, co nazywamy Wysoką Górką, na której powstawały budowle świeckie i sakralne. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że pierwotnie myśleliśmy, że ta północna część góry katedral Wysokiej Górki jest pusta, w sensie takim, że był to dziedziniec. Natomiast, jak widzieliście, odsłonięte tam są budowle kamienne, jest mur, jest kolumna, wskazujące, że również po tej stronie były intensywne prace, trwały intensywne prace architektoniczne, czyli że cała właściwie ta przestrzeń została zabudowana. No, z sensacji takich właśnie, to mamy pierwszą kolumnę. Nie odkryliśmy dotąd żadnej kolumny, co też budziło zdziwienie, co się z nimi stało. A tutaj pierwsza z nich właśnie jest w wykopie po północnej stronie. Na jakie przedmioty najczęściej natrafiają archeolodzy? No, najczęściej to jest ceramika i kość. To, co jest najłatwiej się niszczy i wyrzuca. Ceramika, ponieważ garnki się łatwo tłuką, a kości, bo codziennie się jada. W związku z czym te odpadki pokonsumpcyjne są wyrzucane. Czyli to jest to, co jest najczęściej w warstwach. Natomiast oprócz tego są tak zwane te, co my nazywamy zabytki wydzielone, czy też te drobne, cenne znaleziska. I to są ozdoby, monety, przedmioty codziennego użytku, których jest mniej, ale za to każdy z nich jest bardzo, bardzo interesujący. Jeżeli zechcemy określić skalę tych wykopalisk, rangę tych wykopalisk, patrząc na Polskę, patrząc na przykład na Europę, Chełm plasuje się wysoko, mamy być z czego dumni? Tak, jest to liga międzynarodowa, dlatego że nie ma w Polsce ani w tej części Europy takiego właśnie miejsca, gdzie tego typu odkrycia miałyby miejsce, czyli to, co mówiłem, zbudowana celowo góra, na której mamy cały zespół architektoniczny, rezydencjonalno-sakralny. I to budowle, które były wznoszone w technice ciosowej, bardzo często właśnie z intencjonalnie obrobionych kwadratowych bloków, tak jak to miało miejsce w świecie rzymskim, z kamienia zielonego, białego. No sam zielony kamień jest unikatowy, dlatego że poza Chełmem on nigdy nie występuje. A zatem gdybyśmy mieli robić tutaj tę listę rzeczy wyróżniających, ona byłaby bardzo długa, ale monumentalizm, wielkość tego przedsięwzięcia i to, że nie znajdujemy w Polsce i w środkowej Europie do tych odkryć analogii, jest chyba tutaj no, największym wyróżnikiem Chełma. To jest taki punkt odniesienia, do którego inni będą się powoływali, a nie odwrotnie.